Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem specjalnym jest Agata Zając. Cześć. Bardzo mi miło. Witam serdecznie. Widzisz, ja przerywam, bo ja jestem taka podekscytowana i tutaj pewnie tysiące ludzi tak samo, bo tu fajne pytania. 17 pytań. O kurde. 17. Ale to są takie, wiesz, pytania takie, zobaczysz. Wszystko ze sportem związane. Na spokojnie. Ale dobrze. Dobrze, dobrze, Jezu. To tak jakby, wiesz, miałaś jakąś taką idolkę za czasów nastoletnich, wiesz, jak, nie wiem, na koncertach czy coś, taki, że wow, mdlałaś prawie na widok takiej osoby? Nie, to nie jest pytanie, tylko to jest takie już odrębne, takie ode mnie na chwilę. Nie, nie miałam. Nie. Ja teraz tak, wiesz, czuję się taka, że wiesz, musisz się spokojnić, jak takie dziecko małe, nie? Niepotrzebnie, ty wiesz, na luzie, jak z koleżanką. Super, super. Dobra. Jak by to powiedzieć? No nie wydaje mi się, żeby ktoś siebie nie znał, z tego szczerze powiedziawszy, ale... Chwila, moment. Agata Zając, zajmujesz się zawodowo fitnessem, patrz, normalnie językiem się plącze. Czym jesteś z zawodu? Co robisz? Przedstaw się, czym się zajmujesz, bo może jakaś garstka ludzi jeszcze ciebie nie zna i nie wie, kim ty jesteś. Będzie mi miło. Dziękuję. No to z zawodu generalnie jestem nauczycielem wychowania fizycznego, bo skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego, kierunek wychowanie fizyczne, więc no, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, ale no, oprócz tego mam uprawnienia trenerskie i, no, i tak naprawdę tym się teraz zajmuję. Tak, tak. Ale w tej chwili generalnie skupiam się na tym fitnessie online, no bo wiadomo, też pandemia i te sprawy, no to też trochę tak pokierowało tym moim życiem, że już w tej chwili praktycznie tylko jestem online dostępna. A, w ten sposób. Ale to w sumie na szczęście nasze, nie wiem czy na twoje, ale za to mamy tak wspaniałe treningi. Ach, normalnie, jeszcze nie robiłam najnowszego, bo tam ze względu na swoje tam w górach zakwasy i tak dalej. Muszę zrobić. Dobra, zaczynamy, bo to pytanie pierwsze dopiero teraz. 2013 rok, pojawiłaś się na Instagram. Czy już wtedy zajmowałaś się sportem zawodowo i jak zaczęła się twoja miłość do fitness? Jak zakładałam Instagrama, to ja już wtedy jakiś czas prowadziłam bloga mojego na Blogspocie i no ja już wtedy prowadziłam zajęcia fitnessowe i no i chyba już wtedy też pracowałam w szkole, o ile dobrze pamiętam. A kiedy się zaczęła moja miłość do fitnessu? Chyba właśnie, nie, myślę, że to już gdzieś tam w gimnazjum, pamiętam jak pierwszy raz moją mamą poszłam na takie zajęcia grupowe i tak strasznie mi się to spodobało, że właśnie do muzyki i tak dalej, no i myślę, że wtedy. No. Zapoczątkowało gdzieś tam, zakiełkowało w tobie i ta miłość powstała, super. Pierwsze zdjęcia były takie bardziej z życia, przepraszam, wzięte. Co chciałaś pokazywać ludziom na początku, jak założyłaś Instagram, bo skupmy się na podstawie właśnie Instagrama. Tak się chyba wtedy dodawało te zdjęcia po prostu, to chyba nawet nic mną nie kierowało takiego, ale po prostu tak wyglądał Instagram, że się wrzucało takie zdjęcia, nic szczególnego, to dopiero potem mam wrażenie, że Instagram stał się takim miejscem, gdzie ludzie dodają takie piękne, wyselekcjonowane zdjęcia. Na początku to było, wydaje mi się, że takie bardziej z komórki, a wiadomo, jaka kiedyś była jakość tych zdjęć z komórki, taka średnia, więc tak wyglądały zdjęcia po prostu. I ja też taka wtedy byłam bardzo nieśmiała, więc były takie cichaczem jakieś selfie, gdzieś tam tyłem, coś, no tak to wyglądało. O, super. Twoje ciało to po części twoja wizytówka. Czy zawsze byłaś taka zgrabna i wysportowana? Wydaje mi się, że ta moja sylwetka zawsze była gdzieś tam taka podobna, ale no były u mnie okresy, zresztą u mnie na YouTubie też jest taki film, gdzie właśnie opowiadam o tej swojej całej
metamorfozie, o moich przejściach z tym kształtowaniem sylwetki i tam właśnie opowiadam o tym, że no i miałam 10 plus kilo i miałam w stosunku do tego, co jest teraz, myślę, że jest minus 8, także no, różne wahania tej wagi były. No i no ale mimo wszystko tak nigdy nie były to takie jakieś drastyczne zmiany. Dla mnie to jest widoczna zmiana, ale dla niektórych może to no, nie będzie jakaś duża zmiana. Zawsze to ciało było takie w miarę takie wysportowane, no nawet jeżeli miałam tam parę kilo do przodu, to i tak było wysportowane, no bo gdzieś tam aktywna byłam, więc no i jeszcze młodsza, także też wyglądało mimo dodatkowych kilogramów inaczej. No, ale raczej zawsze było wysportowane. Ja zresztą mam taką dosyć atletyczną sylwetkę, mam szersze ramiona, takie zawsze miałam bardziej umieszczone nogi, więc myślę, że tak jak ktoś spojrzał, to mógłby pomyśleć, o, ona uprawia sport. Więc powiedzmy, że zawsze było. Aha, rozumiem. Kurczę, jest tyle pytań, które chciałabym ci zadać, ale mam tylko 17, bo wszystkich traktuję tak samo. 17 i koniec, a tysiące. Bym mogła tu siedzieć naprawdę długo, długo. Ja bardzo zwięźle odpowiadam na pytania, więc może jeszcze dorzucisz te dwa. Nie, to może się umówimy na jakiś taki, nie wiem, w przyszłości, gdzieś jakiś wspólny trening czy coś, wtedy pogadamy. 17 musimy zostać. No, ze względu na innych gości, żeby wszyscy czuli się tak samo traktowani, żeby nie było lepiej, gorzej, staram się, żeby tak było. Czy jest to dla ciebie, czy jest dla ciebie jakiś sport? Jakiś, którego nie podjęłabyś się za żadne skarby świata? Raczej nie podjęłabym się tych sportów ekstremalnych, chociaż fajnie to wygląda, ale no, to są sporty, gdzie łatwo złapać kontuzję, a ja no, nie chciałabym, powiedzmy, być wykluczona ze sportu, no bo to jest też moja praca i nawet narty, takie sporty, to mimo, że no, no, umiem jeździć na nartach, jeździłam kiedyś, to w tej chwili już raczej unikam, bo to już nawet nie chodzi o to, że ja mogłam sobie sama zrobić krzywdę, ale wiadomo, jakieś zdarzenia, wypadki się zdarzają często, więc wolę nie ryzykować i po prostu takich ekstremalnych sportów raczej unikam i takie boks, sztuki walki, też jakby nie, ja nie potrafię komuś tak zrobić krzywdy. Zawsze byłam silniejsza od innych osób i nawet jak gdzieś tam się wygłupiałyśmy, szturchałyśmy z koleżankami, to ja zawsze musiałam taką zachować rezerwę, bo wiem, że jestem silna i nie chciałabym nigdy nikomu krzywdy zrobić, więc myślę, że nie potrafiłabym się przełamać i nie wiem, uderzyć kogoś tak w walce. Nie, chyba nie. Aha, o widzę, że fajnie, bo ćwiczysz siłowo i można by właśnie powiedzieć, że kurczę, fajnie by było, gdyby te sporty właśnie takie waleczne, że powiem, no jednak uderzenie by było silne, ale... Może sam trening to jakby z takich sztuk walki to może nie byłby taki ciężki, no bo tam wiadomo są te zabezpieczenia i tak dalej, te kaski, ale już tak taki sparring to nie wyobrażam sobie zdecydowanie. Super. Byłaś również na wielkim spotkaniu u Ewy Chodakowskiej. Czy wiedziałaś, że stajesz się już tak bardzo popularną Agatą? Jak byłam na tym treningu u Ewy Chodakowskiej, to już wtedy prowadziłam bloga, już gdzieś tam do jakiegoś grona docierałam i w sumie to ja zostałam zaproszona przez markę Adidas, tam jeden z organizatorów, a ja już wtedy współpracowałam z tą marką i, no i po prostu przyjęłam zaproszenie, fajny event, duża impreza. Nawet nie, ja to wtedy porównując do tego, co teraz jest, to mogę powiedzieć, że w ogóle nie była popularna. Ale czułaś, że idzie to niedawno. Więc od tamtej pory to nawet nie zastanawiałam się nad tą popularnością. To przecież było, nawet nie wiem ile lat temu to mogło być. Pamiętasz? 2014, bo to było, tak? Dobrze mówię? Tak, bo później byłaś jeszcze, to będą w kolejnych pytaniach, bo ja tam wszystko sprawdziłam. Już dobre parę lat, także. Tak, tak. Jesteś tradycjonalistką. W sumie ja też. Czarodziejski notes i zapisywanie myśli. Czy sprawdzają się te metody w wszystkich dziedzinach? Zapisujesz na przykład, nie wiem, listę zakupów albo coś takiego? Bo wiem, że treningi tworzysz tradycyjnie. Tak. Tradycyjnie zapisujesz swoją myśl. Ale czy w życiu codziennym również sięgasz po... Raczej wszystko.
zapisuję, bo to, co nie zapiszę, to ucieka po prostu. Czyli jak chcę jechać na zakupy i chcę, żeby to poszło sprawnie i żebym niczego nie zapomniała, no to muszę jechać z kartką. A jak nie biorę kartki, to zwykle połowy rzeczy się zapomni. I tak samo, jak jakiś mam fajny pomysł, na przykład, nie wiem, chcę zrealizować jakiś fajny plan treningowy albo wyzwanie, albo cokolwiek, to jak tylko jakiś fajny pomysł przychodzi mi do głowy, to muszę to zapisać, bo inaczej ucieknie. Wydaje się to czasami nierealne, bo przecież, no dobra, zapamiętasz to, ale nie. Jak nie zapiszę, to za jakiś czas, jak to ja myślałam, jak ja to kombinowałam, no, ucieka. Ucieka. Jest tyle spraw, że no właśnie. A zdarza ci się na przykład, jak już masz tą kartkę, kupić coś poza niej? Czy tak, raczej... zawsze. Zawsze jest kartki i jeszcze drugie tyle, ale najważniejsze, że jest to co z kartki. Mi się zdarza, nawet mam kartkę, zawsze czegoś zapomnę. To jest już, że... No, też, też. Sól, papier toaletowy i kiedyś zapałki. Swojego dawnego, dawnego czasu, z 20 lat temu, to były trzy rzeczy i do dzisiaj te dwie rzeczy, bo zapałki już nie, ale dwie rzeczy zawsze zapomnę. Naprawdę, to są dwie rzeczy. Widziałam również próby pole dance. Świetnie ci poszło na filmiku. Czy zdarza ci się praktykować jeszcze teraz? Nie miałam czasu też, bo zwykle takie zajęcia odbywają się popołudniami, a ja popołudniami, no jeszcze do października zeszłego roku prowadziłam zajęcia grupowe i tak naprawdę to było praktycznie codziennie, także ciężko mi było to zgrać, no i musiałam to po prostu na jakiś czas odłożyć, być może, że jeszcze wrócę do tego. Fajnie. A raczej czułaś się dobrze? To była forma sportu, czy raczej, jak to powiedzieć, rekreacji, w sensie, że takiego... I to, bo to jest taki dosyć wysiłkowy, bardziej siłowy sport, bo jednak no, te mięśnie zakwasy były za każdym razem, ale też towarzysko, bo jeździłam z moją dobrą koleżanką i też tak to traktowałyśmy, żeby zawsze sobie pogadać i no, taki przyjemny spotkanie. Bardzo. Nigdy nie próbowałam, ale swego czasu właśnie zastanawiałam się nad tym, żeby pójść spróbować, ale niestety znowu tutaj wieczorami są tylko u nas w okolicy. No niestety tam rodzinne sprawy nie pozwalały na to i nigdy w życiu nie spróbowałam, ale jeszcze wszystko przede mną. Trzeba spróbować, bo to naprawdę jest fajna rzecz. Ale bardziej bo zawsze mi się kojarzyło to bardziej z tańcem niż ze sportem takim siłowym. A to jednak inaczej to działa, prawda? Że wszyscy... Zależy, na jakie zajęcia się byś zapisała, bo jest, przynajmniej tam, gdzie chodziłam, było pole dance, to było bardziej właśnie takie figury gimnastyczne, a jeszcze było pole exotic i to były właśnie takie bardziej kocie ruchy dookoła rury. Czyli pole dance to był bardziej taki właśnie gimnastyczny sport, a pole exotic to był bardziej taki taneczny. A, to nawet nie wiedziałam, że są różne dziedziny. Różne odmiany. 2016 ruszyłaś pełną parą. Filmiki z balkonu, to jest chyba balkon, takie pierwsze filmiki albo taras, nagrywki z Ewą. Czy to właśnie wtedy twoja kariera nabrała takiego rozpędu? Czy to już wtedy zaczęło się dziać tak porządnie? Musiałabym zobaczyć, kiedy dodałam pierwszy taki pełnometrażowy film na YouTubie. To był film z gumami. Jeden był 7 lat temu, a drugi był 5 lat temu i tylko dwa stare filmy były. I chyba wydaje mi się, że to było 3 lata temu. Zaraz mogę tak szybko sprawdzić. Może mi się uda. To nie powiem dokładnie. Bo pierwszy taki film, który dodałam u mnie na YouTubie, gdzie właśnie mówiłam. To był on trwał 40 minut i ja tam normalnie przeprowadziłam cały taki pełny trening i to było już
Dobra, 3 lata temu mi pokazuje. Aha, tak. YouTube. I to był taki czas, kiedy zaczęłam tak naprawdę wtedy dosyć regularnie te filmy dodawać. No, to było regularnie, powiedzmy, raz na miesiąc. I rzeczywiście gdzieś tak od początku ten film spotkał się z takim dużym zainteresowaniem poprzez właśnie ten Instagram i tak dalej. Bo to głównie właśnie no, dziewczyny z Instagrama, pewnie z Facebooka tam wchodziły sobie ten film robić, ten trening robić. I potem zaczęłam tak mniej więcej co miesiąc dodawać kolejne filmy i rzeczywiście ten kanał na YouTubie zaczął sobie powoli rosnąć i ja rzeczywiście wtedy zauważyłam, że, no, że ta forma trafia do wielu osób i że to przynosi tą popularność, która jest teraz. No i tak naprawdę już od roku praktycznie dodaję te treningi co tydzień i no to też się przekłada na takie, no na też na coraz większą popularność, bo no po prostu dziewczyny sobie chyba polecają, nie wiem jak to działa, ale coraz więcej osób gdzieś tam pisze mi, że spróbowałam pierwszy raz twój trening, ale super, będę robić dalej, więc widzę, że to są cały czas nowe osoby i no i myślę, że to głównie ze sprawą YouTube'a tak naprawdę. Tak, YouTube'a, Instagrama, czy nawet na grupach innych trenerek jest tak, że się wymieniamy, my osoby trenujące z wami, że tak powiem, wymieniamy się, a kogo polecacie, no i wiadomo, że lecimy nazwiskami i to tak działa, bo to naprawdę fajnie. Wiadomo, że nikt nie jest tak 100% na jedną osobę, każdy coś tam sobie zmienia, więc to jest fajne, że właśnie przychodzą nowe osoby i warto polecać, bo to jest naprawdę świetna sprawa. I tak, jestem bardzo wdzięczna dziewczynom, jak nawet często mi piszą dziewczyny, które regularnie mnie oznaczają, na przykład wrzucają tam zdjęcie treningu i oznaczają mnie regularnie, że dzisiaj ten trening z Agatą, dzisiaj ten trening z Agatą i czasami mi piszą, czy ja się nie gniewam i czy to nie jest takie, czy nie wychodzą na jakieś psychofanki, ale to jest dla mnie no, bardzo miłe. Ja jestem bardzo wdzięczna, że one mnie w ten sposób również no, promują tak naprawdę. Właśnie, no to ja też się tak czułam, bo tam właśnie co chwilę, a tam, to ja mówię, Boże, ta kobieta sobie o mnie pomyśli. A później okazuje się, że większość z nas cieszy się, że może i właśnie w ten sposób to robi. Dziewiąte pytanie. Wiele wpisów motywacyjnych jest u Ciebie na Instagramie. A kto jest Twoją codzienną motywacją? To nie musi być ktoś znany, może ktoś z rodziny, może ktoś z przyjaciół, może... Naprawdę, to jest takie pytanie, które przeważnie gdzieś pada w takich rozmowach i nie mam takiej osoby. Naprawdę. Generalnie inspirują mnie takie osoby, które odnoszą sukces, robiąc coś po swojemu. Nie są to raczej nigdy osoby, które mają jakieś milionowe zasięgi, bo to już często nie są osoby, które robią rzeczy po swojemu, tylko robią rzeczy no tak, żeby jak najwięcej ludzi zadowolić, bo no niestety ta machina trochę tak działa, ale tak, szanuję takie osoby, które właśnie potrafią podążać za swoim jakimś pomysłem, są temu wierne i, no i robią tak jak czują, a nie tak jak otoczenie oczekuje. No właśnie i dlatego chyba dużo osób przychodzi do Ciebie, bo w większości, tak jak i w moich oczach, jesteś osobą po prostu dla nas. O tak, że nie gwiazdorzysz, nie otaczasz się takim niedostępnym murem, wręcz przeciwnie, czujemy, że cały czas mamy to wsparcie od Ciebie dla nas, nie? I to jest właśnie świetne, że się nie zagubiasz w tym wszystkim. Tak jak powiedziałaś, że to już później idzie jakoś tak masowo, że... Już no, nawet teraz jest mi czasami ciężko odpowiedzieć na wszystkie wiadomości, nawet serduszkiem, bo czasami są dni, że tych wiadomości jest kilkaset i tak na przykład codziennie. I może ktoś pomyśleć, że o, Agacie już odbija palma i nawet mi nie poserduszkuje, ale no, czasami to po prostu jest ponad ludzkie możliwości, ale jak tylko mam możliwość, to zawsze tam chociaż jedno zdanie odpiszę, pogratuluję, przybiję piątkę wirtualną.
No, staram się, ale no, mam nadzieję, że nikt nie ma mi za złe, jak się mi czasem nie uda. Nie, nie, na pewno nie, bo przecież widać nawet po samych ilościach ludzi, no to gdyby tak my czasami, normalni ludzie, jak mamy, nie wiem, SMS-y po 15, po 20, tam gdzieś ze znajomymi i nie mamy czasu odpowiedzieć, a tutaj są grube tysiące ludzi, no to tych wiadomości, tak jak powiedziałaś, nie każdego dnia, ale jak na przykład jakiś nowy trening się pojawi, no to na pewno tych wiadomości jest dużo, dużo więcej, no to jesteś tylko człowiekiem, to właśnie jesteśmy wdzięczni, że znajdujesz czas właśnie, żeby chociaż pogadać chwilę. W tym cały sens, bo gdybym w ogóle nie pisała z dziewczynami, tam, czy na Instagramie, czy gdzieś na Facebooku, to nie wiem, jakoś bym chyba nie widziała sensu w ogóle takiej działalności jednostronnej, bo w ogóle, no nie wiem, to jest dla mnie feedback. Jakbym nie odczytywała, nie odpowiadała, nie rozmawiała, to bym tak naprawdę nie wiedziała, co jest potrzebne i jakie są problemy dziewczyn, czego nie rozumieją, co trzeba na przykład jeszcze wytłumaczyć w kolejnych filmach. Jakbyś miała nakłonić osoby do zdrowego stylu życia, jakich zaleceń byś użyła? Nigdy nikogo nie nakłaniam. Ja wiem, że no nie nakłaniasz, każdy ma swój wybór i tak dalej, ale no czasami trzeba dać takiego bodźca, nie? I na przykład jakim, nie wiem, zdaniem lub co może takich ludzi zachęcić? No wiadomo, sport to zdrowie i każdy to wie, ale nie każdy to robi, prawda? No to... Naprawdę, praktycznie nigdy mi się nie zdarza w ten sposób zachęcać osoby z jakiegoś mojego otoczenia, nie wiem, ciotki, kuzynki, koleżanki, żeby przykładowo jesteśmy gdzieś razem, nie wiem, ta osoba mi mówi, że nie uprawia sportu, że je tak siak, i ja się zawsze totalnie powstrzymuję od jakichkolwiek komentarzy, porad. U każdego musi to wyjść po prostu ze środka, każdy musi poczuć taką potrzebę. Zwykle w ogóle jest tak, że każdy, kto przebywa w moim otoczeniu, od razu się pyta, jakby tłumaczy mi się. O, ja przepraszam, że ja jem te frytki, albo przepraszam, że ja jem to ciastko, ja to tak odczuwam, a ja mówię, dobra, wyluzuj, jedz co chcesz. No, to jest czasami takie śmieszne dla mnie, bo każdy takie czuje, że przy mnie musi się dobrze prowadzić. Ja sama się nie prowadzę wcale tak dobrze, więc... No właśnie, musi... No ja mówię, równowaga zawsze musi być, przecież wiadomo, że wszyscy jesteśmy ludźmi i nie ma osoby, nie wiadomo jak zdrowej, żeby się chociaż raz na, nie wiem, powiedzmy 100 lat, w cudzysłowie, nie skusiła, nie wiem, na przysłowiowego cukierka. No, nie ma takiej osoby. Wszystko jest dla ludzi, oczywiście dbajmy o to, żeby to zdrowie było, ale super. To musi być śmieszne, jak się tak spotkasz i właśnie mówią, nie wiem, na drinku czy coś, to... Jaki był twój największy sportowy błąd, którego mogłabyś się powstydzić? Sportowy? Nie, chyba... Może zdarzenie? Nie wstydzę się raczej tak, nie wstydzę się niczego, ale... Na przykład kiedyś też uważałam, że na przykład jeżeli ktoś nie chce mieć dużych nóg, to musi na przykład totalnie zrezygnować z przysiadów. Kiedyś żyłam w takim przeświadczeniu, że trening siłowy rzeczywiście zrobi z kobiety monstrum. No ale to wynikało z niewiedzy, no nie wstydzę się tego, człowiek uczy całe życie i nie wstydzę się, że kiedyś tego nie wiedziałam, po prostu nie wiedziałam. No tak, no każdy ten, w sumie to chyba każda kobieta i dużo kobiet do dziś myśli, że podnoszenie ciężarów czy robienie nawet przysiadów z ciężarami, to właśnie będziemy napakowani jak faceci z siłowni lat 90. czy wczesnych 2000, co chodzili tacy, nie wiem czy teraz są, mowa tutaj o tych przesadnych, co bardziej koksili, o to mi bardziej chodzi, to kobiety myślą, że tak będą wyglądały, jak zaczną ćwiczyć siłowo, że urośniemy nie wiadomo jak, ale tak jak poprzedni mój gość powiedział, gdyby to było takie proste, to by wszyscy chłopacy chodzili na pakowanie, a to nie jest takie proste, jakby się każdemu wydawało.
naprawdę ciężka sprawa zbudować trochę mięśnia. Dokładnie, dokładnie. Więc dziewczyny, nie bójcie się, to tylko kształtuje nasze ciało i to naprawdę fajnie. Bo to nie trzeba chudnąć, żeby poprawić sobie swoją sylwetkę. Tak jest. Ty zajmujesz się swoim sportem, zajmujesz się, bo to jest twoja praca. Oczywiście nie tylko, ale chodzi o nas. Czy twoja wierna społeczność, czyli skąd możemy czerpać chęci do treningów? Jakieś rady? No bo ty wstajesz i to jest częścią twojego życia, takiego, no bo już lubisz to. Po pierwsze lubisz to, zawsze to powtarzasz na prywatnych filmikach. Jest to też część twojej pracy, twój kierunek, który wyszkoliłaś, zrobiłaś, a taki, no taka, nie wiem, ja akurat lubię to, ale powiedzmy, no są kobiety, które zmuszają się do tego, to nie wiem, skąd mogą czerpać, skąd możemy my czerpać taką chęć takiego właśnie, nie wiem, działania? Czasami trzeba po prostu się kopnąć w tyłek i zmusić, bo no jak wkracza leń, to no tak naprawdę nie ma innej opcji, ale na pewno taka przeciętnie intensywnie trenująca kobieta, czy no nie związana ze sportem, pracująca 8 godzin, mająca dzieci, musi przede wszystkim dbać o dobrą regenerację, o zapewnienie sobie przynajmniej tych 7 godzin snu, o dobre odżywianie się, bo jeżeli tego nie będzie, to zawsze dodatkowa aktywność, intensywna aktywność będzie powodowała niechęć, bo jeżeli my jesteśmy niewypoczęte, głodne, zestresowane, to będziemy unikać tego dodatkowego stresu w naszym życiu, więc no, przede wszystkim trzeba zadbać o taką równowagę i harmonię i wtedy myślę, że częściej pojawia się chęć do treningu niż niechęć. No ale trzeba sobie po prostu wytłumaczyć, że no, to robimy tylko i wyłącznie dla siebie, dla zdrowia, gdzieś tam dla sylwetki również i to nadal jest dla wielu kobiet największą motywacją, ale przede wszystkim, no nie wiem, jeżeli są kobiety, które mają już dzieci, to muszą sobie tłumaczyć, że to dla tych dzieci, jeżeli nie potrafią egoistycznie podejść do tematu, że dla siebie, to chociaż dla tych dzieci, żeby dawać im dobry przykład, żeby być dla nich zdrowym. Myślę, że po prostu trzeba ze sobą przeprowadzić rozmowę i ustalić sobie te priorytety. Bardzo fajny przekaz, dziękujemy w imieniu widzów. Gdyby twoja kariera nie poszła tak dobrze jak teraz, gdyby, czy miałaś inne plany na życie zawodowe? Mój mąż zawsze mówi, że ja za co się nie zabiorę, to mi dobrze idzie, więc, więc jest, mogłabym się wieloma rzeczami zajmować. Od malowania paznokci po, no... myślę, że odnalazłam się w wielu zawodach, ale nawet jeżeli by mi tutaj z internetem tak dobrze nie poszło, to bym po prostu też po prostu trenowała ludzi w realu. Bo też musiałam z tego zrezygnować, choć naprawdę miałam bardzo dużo takich swoich już stałych podopiecznych i na zajęciach zawsze było bardzo dużo osób, więc jeżeli by tutaj internet mnie w tej chwili zupełnie odrzucił, no to też mam do czego wracać i to nie jest tak, że zrezygnowałam z tego, bo nie wiem, to jest gorsze, czy mniej mnie interesuje, ale no po prostu na ten czas musiałam podjąć taką decyzję, też była związana z jeszcze czymś innym, ale, ale myślę, że zawsze będę mogła jeszcze wrócić do takiego trenowania. Zresztą chciałabym jeszcze znaleźć w przyszłości czas, żeby tak jeden na jeden sobie z podopiecznymi poćwiczyć. O, super. Czy spotkała ciebie jakaś niemiła sytuacja ze strony twoich obserwujących? Coś, co zmieniło podejście do ludzi? A może coś fajnego, co dało ci wiarę w ludziach? Czy miałeś takie sytuacje odnośnie ze strony twoich panów? Na pewno musiałam się nauczyć takiej asertywności, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że bardzo dużo dostaję wiadomości, czy tu na Instagramie, czy na Facebooku, czy na maila,
I bardzo często to są takie wiadomości, których dziewczyny proszą o tak naprawdę o taką już poradę, to nie taką, którą jestem w stanie odpowiedzieć o tak, tylko już chciałabym przeprowadzić pełny wywiad odnośnie tak naprawdę wszystkich aspektów życia, żeby jej rzeczywiście dobrze podpowiedzieć, ale nie jestem w stanie tego robić raz, że no, to są rzeczy, które się robi z trenerem, płaci się mu pieniądze, więc no, nie chcę też odbierać chleba innym trenerom, robić to za darmo. Po drugie, nie miałabym na to czasu, żeby pomagać każdej osobie, bo żeby odpowiedzieć na jedno pytanie, które dla takiej dziewczyny się wydaje błahe, to ja musiałabym poświęcić powiedzmy godzinę na analizę ankiety, którą mi jej wysłała. Także no, to tak naprawdę nie miałabym jak tego zrobić. I no, musiałam się nauczyć właśnie asertywności, bo bardzo dużo osób wykorzystuje, mam wrażenie, w ten sposób internet. I to często myślę, że nie są wiadomości, które są wysłane tylko do mnie, tylko na przykład do 10 trenerów. Zobaczmy, który odpisze za darmo, powiedzmy, udzieli mi tej porady trenerskiej. No, to, także na pewno musiałam tutaj zweryfikować ten temat i po prostu nauczyć się odmawiania. Odmawiania i też odróżniania, prawda? Chyba też psychologia tutaj. Oczywiście, jeżeli tu jest jakieś pytanie, na które jestem w stanie odpowiedzieć szybko i nie wymaga jakiejś tam dogłębnej analizy, to oczywiście, no, jeśli mogę, to zawsze pomogę, ale no, niestety nie zawsze się udaje. I wtedy no, muszę po prostu, Agata, nie możesz się angażować w każdą taką sytuację, bo po prostu nie dasz rady, nie jesteś w stanie, jesteś sama. To druga część pytania, to oczywiście, no tu poznałam tyle fajnych osób na Instagramie i takich, które naprawdę potrafią mi napisać taką wiadomość, że no aż skrzydła wyrastają i człowiek lata nad ziemią, także no bardzo dużo wspierających dusz mam tutaj na Instagramie. No i na YouTubie też zresztą wystarczy wejść gdzieś tam w komentarze na YouTubie, poczytać i same są wspaniałe, także może na YouTubie zdarzyło mi się wykasować kilka komentarzy, bo były wulgarne, no takie się zdarzają, oczywiście przypadkowi ludzie wchodzą i zostawiają komentarze, ale naprawdę no, mam dużo wsparcia i także nie mogę narzekać. Super, naprawdę. O, ale się rozpędziliśmy. 15 pytanie. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Raczej nie, nigdy tak nie wybiegam. Mm-hmm. Nie, nie. Nie jesteś. Mogę powiedzieć, że widzę siebie ewentualnie za rok, za 2 lata, ale aż tak daleko nigdy nie wybiegam, bo to się zmienia. Tak, no w sumie. Mhm. Dobra, z racji tego chciałabym nadal zajmować się tym, czym się zajmuję. Oczywiście też, w którą stronę to wszystko pójdzie, to tak naprawdę pokażę czas, pokażę, czego potrzebują moje obserwatorki, także trudno powiedzieć. A dobra, z racji tego, że mój kanał na YouTube jest Gotuj z Mazią i tak samo tutaj na Instagramie, znaczy nie tu, ale na Instagramie, Gotuj z Mazią, no to każdemu z moich gości zadaję pytanie, jaka jest ulubiona potrawa, bez której byś nie mogła żyć. Obojętnie co to jest, czy zdrowe, czy niezdrowe, tylko takie, wiesz, musisz to mieć, bo uwielbiasz. Na pewno nie wyobrażam sobie do końca życia zrezygnować. To jest coś, co rzadko jem, ale jeżeli bym miała zrezygnować z tej rzeczy, to wiem, że moje życie by było po prostu smutne. Uwielbiam bitą śmietanę, czyli wszystkie na przykład owoce z bitą śmietaną, kawa z bitą śmietaną, wszelkie ciasta z bitą śmietaną. To po prostu, z tego względu wiem, że nie mogłabym nigdy zrezygnować tak w 100% z nabiału. Aha. Bo no, jak miała zrezygnować do końca życia z bitej śmietany, to by nie była zadowolona. No, proszę bardzo, bita śmietana. Super.
No i ostatnie pytanie, Agatko. Tak czas szybko zleciał, tak szybciutko rozmawiałyśmy, że... Dwóch zdaniem. Dwóch zdaniem, właśnie. Ale w takich konkretnych, także nie ma... Dobra, 17 pytanie zawsze jest tak u mnie, że to goście mogą zadać mi pytanie i teraz jakie pytanie masz do mnie? Tu będzie trzeba zrobić cięcie. Nie. Bo będę się zastanawiać teraz przez 2 minuty. Proszę bardzo, nie ma czasu antenowego, tu wszystko jest dodane. Dobrze, to może idźmy w tematykę treningową i sportową. Jakie jest ćwiczenie, którego najbardziej nienawidzisz? Kurczę, zaraz pomyślę, co nienawidzę. Może nie, że nienawidzę, ale co robi mi... trudność może, albo co nie wiesz, po prostu takie, które się pojawia w treningu i mówisz, o nie. No już wiem, o co chodzi. Swojego czasu były to zakroki. Z tego względu, że nie potrafiłam dobrze ich wykonywać. Ale tak myślę, że około 2 miesięcy, pi razy drzwi mniej więcej, zaczynają być mi one obojętne, nie? Że mi się podobają, tylko obojętne. Ale to też z racji tego, że trochę bardziej znam technikę dzięki właśnie twojemu tłumaczeniowi. Tłumaczeniowi. Tak, jak doskonale wytłumaczysz, jaka postawa ma być, których mięśni używać, co czuć. To jest tak fajne, bo ćwiczyłam tyle lat, bo dużo lat ćwiczyłam i zawsze to było raczej, aby odbębnić, aby... I się okazywało, że kurczę, ten, no dobra, się pociło, skakało, ale no, nie było tego właśnie wytłumaczone. Tak jak wracając jeszcze, poruszając temat, nie wracając, tylko poruszając temat, ty się pytasz, jakich nie lubię, a ja powiem, jakie lubię bardzo. Ale co miałam powiedzieć? Za kroki, szybko. I co chciałam powiedzieć? A, o brzuchu. Całe życie myślałam, że napięcie brzucha to jest po prostu wciągnięcie go, i ta wygięta bardziej pozycja. I ja myślałam, że jak już tak napnę się i wciągnę ten brzuch, bo napinamy brzuch, no to większość właśnie osób myśli, że to jest to, a to wychodzi na to. I nigdy nie umiałam tego zrobić. Nigdy. Przez moje 30 parę lat, jak żyję, nigdy nie potrafiłam napiąć dobrze brzucha. A teraz, czy wciągnąć, bo wiesz, czasami jest tak, że ubierzemy sobie jakąś fajną sukienkę czy coś, ten brzuszek po jakimś jedzeniu większym mamy większy i gdzieś tam trzeba się napiąć, to on się wtedy ładnie prostuje. Nigdy tego nie umiałam zrobić. A teraz on. Także no, właśnie. Chodzi mi o odnośnie tego filmiku, co tam wytłumaczyłaś dokładnie, jak się napina. Wszystko pokazane, wytłumaczone, zapozowane. To jest świetnie przekaz, który dajesz nam i właśnie nie tylko... zróbcie odbębnie, zróbcie, zostawcie komentarz i ten, nie, tłumaczenie, pokazywanie, zwalnianie, na przykład, no nie, no same superlatywy, nie? Także, dobra, wracając do za kroki, to było to, no bo tak reszta to, wiadomo, z czasem wszystko na początku jest bardzo ciężkie. No nie oszukujmy się, bo my tacy normalni ludzie nie wchodzimy na matę, już nie rzucamy ciężarami jak atletki, czy tam... Tylko uczymy się z czasem, ale no za kroki, a jeszcze takie, wiesz, skrzyżne. Ja też wtedy się nie przepadałam za krokami i za przysiadami i to właśnie wynikało z tego, że nie do końca potrafiłam zaangażować na przykład pośladki w tych ćwiczeniach i po prostu czułam, że te uda tak mnie pieką, nie czułam takiej harmonii w ciele. A jak zaczyna się czuć tą harmonię, to stają się naprawdę fajne i takie naturalne, fajne ćwiczenia. Tak. I w ogóle no, tłumaczenie dużo daje naprawdę, bo zatrzymujesz się właśnie fajnie, zrób tłumaczenie, zrób pomału, naucz się techniki, nie spiesz się, to działa, to naprawdę działa, chcesz więcej i więcej i to wciąga, bo wtedy widzisz efekty swojej pracy, robisz to z przyjemnością wtedy, no i chcesz więcej. Oh, dziękuję ci ślicznie za wspaniałe rozmowę. Za zaproszenie. To było dla mnie coś, aż będę przeżywała cały dzień.
Ale trening będzie zrobiony dopiero wieczorem, bo nie było czasu wcześniej. Ale jeszcze z emocji. Tak, ale to jeszcze fajniej będzie mi ten trening wchodził, nie? Tak wiesz, endorfiny wyskoczą. Także dziękuję ci ślicznie, do zobaczenia. Tak, po mojej stronie. Sukcesów, pa, pa. Buziaki.